Jak urządzić mikrolokal, żeby efektywnie wykorzystać powierzchnię 17 m2? Może wydawać się, że 17 m2 to jest tak malutka przestrzeń, tak klaustrofobiczna, że absolutnie nic nie da się tu zrobić, a to nieprawda. Na 17 m2 mamy funkcjonalną łazienkę, nieduża, ale taka, gdzie wszystko się mieści. Mamy umywalkę, mamy toaletę, mamy miejsce na prysznic i mamy też miejsce na niewielką pralkę. Z drugiej strony, przy wejściu, mamy aneks kuchenny, w związku z czym można spokojnie sobie zrobić coś ciepłego do picia. Czy ustawić ekspres do kawy, albo zrobić coś sobie do jedzenia. I w centralnej części lokalu fajne, duże pomieszczenie, bardzo ustawne, gdzie albo możemy postawić dwa biurka, jakiś regał na dokumenty i dwie osoby spokojnie mogą tutaj pracować. Możemy też mieć taki lokal do pracy hybrydowej, gdzie jest biurko, można popracować, ale też jest i kanapa. Jest stolik, więc można się zrelaksować, poczytać książkę, ale także te kilkanaście metrów kwadratowych to jest świetna przestrzeń na nieduży gabinet usługowy. Gabinet kosmetyczny, fryzjerski, masażu, fizjoterapeutyczny. To, co jest ważne, to jest to, że instalacje zostały poprowadzone w taki sposób, że w tej części mikrolokalu można mieć tak naprawdę zmienną funkcję. Spokojnie można go przearanżować i zaproponować pod wynajem innej grupie najemców, którzy w dalszym ciągu będą chcieli taki lokal wynajmować. A co ty sądzisz o inwestycji w mikrolokal pod wynajem? Napisz w komentarzu.